Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Z Piastem poleczyć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Let State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Red Bay Lodge oferuje relaks i wypoczynek w niepowtarzalnej scenerii lasów i jezior na Bruce Peninsula. Ośrodek otwarty cały rok. Rezerwacje pod numerem telefonu 1-800-750-4435. Promocyjne ceny dla Polonii. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. This year, Chin is celebrating 45 years of international broadcasting, reaching out to over 30 languages. Chin Radio and Television, providing quality programming and celebrating our differences. And this year, come and celebrate 45 years of the Chin International Picnic. There's something for everyone. Performances by singers and entertainers from around the world. Contests, amusement rides, international shopping bazaar, and much more to entertain you. The Chin International Picnic, July 1st, 2nd, and 3rd. See you there. Tydzień temu w głównej siedzibie Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza w Toronto miał miejsce tradycyjny bal absolwentów klas ósmych polskich szkół parafialnych. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy Paweł Skórski, wychowawca klasy ósmej szkoły działającej przy parafii Świętego Kazimierza, rozmawiał ze swymi uczennicami o trudach nauki języka polskiego. Tuż przed balem absolwentów szkół polskich spotkaliśmy się przed Credit Union, aby porozmawiać sobie o tym, co młodzi ludzie, którzy właśnie kończą szkołę polską, przeżyli. Co najtrudniejsze było dla was w tym chodzeniu do tej szkoły? Pisać, bo nie lubię pisać, nawet w angielskiej szkole. Dla mnie było czytanie, bo dla mnie ja niedobrze czytam. Dla mnie najtrudniejsze było wstawać rano do szkoły. Dla mnie to uczyć się i pisać po polsku, bo jestem przyzwyczajona pisać po angielsku. A co było wobec tego najłatwiejsze? Co najlepiej wam przychodziło? Historia, bo lubię tematy, które mają historię. Dla mnie była gramatyka, bo nauczyłam się jak pisać. Dla mnie najłatwiejsze było mówić po polsku i pisać po polsku, ponieważ moi rodzice są Polakami i zanim ja zaczęłam chodzić do szkoły, to ja już umiałam pisać i mówić po polsku. Dla mnie też pisać, bo moi rodzice mi pomagali. Co będziecie najlepiej wspominać z tej szkoły? Koleżanki, bo dużo koleżanek spotkałam i są bardzo fajni. Dla mnie też koleżanki i koledzy, bo one są zawsze z tobą i ja najbardziej będę wspominała wszystkich moich nauczycieli i naszego dyrektora ze szkoły i również nasze koleżanki.
Ja bym wspominać zabawy, bo były fajne. Imprezę przeznaczoną dla uczniów szkół polskich działających przy parafiach świętego Stanisława, świętego Kazimierza, świętej Teresy i świętego Leona już po raz 13 zorganizowała komisja edukacyjna naszej Credit Union. W przebiegającym jak zawsze w miłej atmosferze spotkaniu wzięli udział tegoroczni absolwenci ósmych klas, ich wychowawcy i kierownicy szkół. Duchowieństwo reprezentował pracujący w parafii świętego Kazimierza brat Daniel Janulewicz, a ze strony Credit Union oprócz pań z komisji edukacyjnej obecni byli przewodniczący Rady Dyrektorów Robert Jagielski, który przybył wraz z żoną i synem, oraz pełniący obowiązki prezesa zarządu Andrzej Pitek. Witając zebranych, przewodnicząca komisji edukacyjnej Alina Karanikolow podziękowała gronu nauczycielskiemu i wychowawcom za niezwykle odpowiedzialną pracę z młodzieżą, a także za trwającą już wiele lat współpracę z naszą instytucją finansową. Zwracając się do młodych graduantów, dla których była to być może pierwsza tego rodzaju impreza w życiu, pani Karanikolow powiedziała: dziękuję wam za dobre osiągnięcia w polskiej szkole, za dobre wyniki, za doskonałość języka polskiego, religii, kulturę i znajomości wszystkich obyczajów polskich. Także za bliski kontakt z Credit Union. Przypomnę, że bardzo braliście udział aktywnie w różnych konkursach rysunkowo-pisemnych, jeżeli jeszcze pamiętacie, na początku lat pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy. A braliśmy udział też w różnych piknikach, które mieliśmy sponsorowane przez Credit Union. Wyświetlaliśmy filmy, przeważnie o naszym papieżu. Pamiętam, tutaj był film i były różne pokazy dziecinne i zabawa. Braliście także udział w różnych przedsięwzięciach, jak kolędy ze świętym Mikołajem przed pomnikiem. Tutaj mieliśmy wspólne zabawy. Naszym pragnieniem jest, abyście nie stracili kontaktu z naszą Credit Union, z naszymi usługami. Oszczędzajcie w naszej instytucji i kiedy będziecie mieli różne potrzeby, jak wakacje, studia, zakup samochodu i różne potrzeby rodzinne, przychodźcie do nas, pożyczajcie. Przecież to jest wasz pierwszy bank od małych lat, który zaczęliście tutaj. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także brat Daniel, Robert Jagielski i Andrzej Pitek. Oto fragmenty ich wystąpień. I wiecie, że w czasie tych 8 lat, no czasem było fajnie, było radośnie, ale też było wiele trudnej pracy, tak? Czasem na pewno były wymagania, dużo lekcji domowych. I właśnie to jest taka dobra lekcja na życie, że czasami w życiu też jest tak bardzo słonecznie, bardzo przyjemnie, ale też jest okres, kiedy od nas jest bardzo wymagający. Trzeba włożyć dużo pracy, wysiłku, ale wiemy, że na koniec właśnie wszystko, jak to mówią, works out, że jeżeli włożymy nasz trud, nasz wysiłek, jeżeli będziemy się modlić i wierzyć, że możemy coś osiągnąć, to Pan Bóg nam pokieruje i da nam siłę, aby właśnie osiągnąć te nasze marzenia i to, co my chcemy właśnie osiągnąć w tym życiu. I'll speak in English, it's a little bit easier for me. I did also participate in Polish school when I was much younger. My wife actually graduated from St. Casimir's Polish school. But I encourage you to continue your Polish language skills, culture skills. In your life, I can tell you from my experience, I do speak Polish, but for the benefit of you students, I'll speak English. It helps you in your career, in getting other opportunities. But on behalf of the Polish parishes, Credit Union, St. Stanisław, St. Casimir's, on behalf of the board of directors, we want to encourage you students. This is, I think, the 13th gala today, and we want to continue this with the benefit of all you students making progress in your life. Pamiętajcie o jednym, żebyście się nigdy nie wstydzili, że jesteście Polakami lub wasi rodzice że są Polakami, bo pamiętajcie, że najwięksi ludzie w tej historii wywodzili się z Polski. Mamy przykład naszego papieża. 1000 lat historii, jeszcze więcej niż 1000 lat historii. Kanada ma dopiero 100 ileś. Także pamiętajcie o tym, że nigdy, nigdy, żebyście nie zapomnieli, kim jesteście i dlatego ten język, który się uczycie, który macie, żeby zawsze was prowadził. W podziękowaniu za z sukcesem ukończoną naukę w polskiej szkole, młodzież otrzymała pięknie wydane albumy o Polsce oraz angielskojęzyczne wydanie historii Polski.
Te bardzo wartościowe pozycje, zawierające wiele informacji na temat historii i kultury kraju ich przodków, absolwentom wręczali Robert Jagielski, Andrzej Pitek i Alina Karanikolow, wspólnie z członkami Komisji Edukacyjnej. Młodzież, jej wychowawcy i kierownicy szkół złożyli podziękowania dla Credit Union, Komisji Edukacyjnej i obecnym przedstawicielom władz instytucji. Nie tylko za zorganizowanie tradycyjnego balu, ale również za stałe, wieloletnie już sponsorowanie szkół parafialnych. W imieniu klasy 8 Szkoły imienia Świętego Kazimierza pragnę serdecznie podziękować za dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy zwłaszcza za to, że na drodze do dojrzałości mogliśmy spotkać oddanych nauczycieli i wychowawców i finansową organizację polonijną, która chce nam podpowiedzieć, że warto być Polakiem i mieć kontakt z Polonią. Dziękujemy za przekazaną wiarę chrześcijańską, która umacniała tak wielu Polaków, o których uczyliśmy się w polskiej szkole. Nasze polskie tradycje, historia, wielscy Polacy z Janem Pawłem II na czele świadczą o nas jak najlepiej. Dlatego jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Absolwenci Polskiej Szkoły imieniu Świętej Teresy dziękują Komisji Edukacyjnej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do urządzenia tego balu. Dedykujemy wiersz Adama Mickiewicza jako wyraz naszej wdzięczności. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od począcej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwo podniosłem powiekę i zaraz mogłem, pieszcząc do twych świątyń progu, iść zawrócone życie podziękować Bogu. Na zakończenie imprezy jej uczestników częstowano pysznym tortem oraz zapewniono dla nich dostawę bezwzględnie najbardziej lubianego przez młodzież przysmaku, czyli pizzy. Potem pozostała już tylko ostatnia część programu balu, zresztą również bardzo lubiana, tańce. Like a